Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy sprzedawać owiec i sorgo. Sorgo Z1700 aktualnie. Owiec 200 jeszcze rośnie, dlatego czas sobie leci. Krowy są ogarnięte. Ogarnięte. Do jutra przeżyją. Muszę tą trawę zjeść. I plan jest taki. Pytanie na samym wstępie. Bo mój plan jest taki, żeby zabrać serki. Oczywiście nie w dzisiejszym odcinku, tylko wiadomo, między odcinkami. Zabrać sobie serki. 1800 już jest. Zebrać sobie serki i po prostu spłacić za te serki kredyt. Taki jest mój plan. Bo mam 500 tysięcy kredytu, a co mi się nie podoba. 851. To jest 2200. Poczekam do 22. Dobra, w sumie mogę jechać z tym owsem. Dlatego to jest takie moje pytanie, co robimy z tymi serkami? Czy zbierać je i sprzedać je i po prostu przeznaczyć wszystko na kredyt? Czy najlepiej wcale ich nie zbierać i... Ale ja powiem wam tak, ja bym pozbierał te serki. Najchętniej. Dobra, sorgo spada, sorgo rośnie. Jak owiec stoi, owiec jeszcze rośnie, niby. Dobra, owiec spada, a sorgo? Sorgo niby lekko rośnie. Dobra, poczekam do drugiej. Nie wiem, że o drugiej będę sprzedawał. Bo to wszystko na Facebooku idzie, więc... Na spokojnie. Niby owiec jeszcze rośnie. Owiec 2200 prawie rośnie, a sorgo? 1880 jeszcze rośnie. W sensie cena jest niby pokazuje, że jak było, ale... Widzę, że tam poza tu... Co tam rośnie sobie poza tuce. Więc dobra, sprzedam owiec. To za owiec będę miał 60 tysięcy. Dobra, bo owiec też zaczyna już w dół lecieć. No bo dobra, dam do 8. Owiec 2200. Sorgo 1880, więc myślę, że w miarę dobre ceny. Jak będę leciał za tę ostatnią przyczepą sorga, to będę zamawiał pociąg. Bo to jest taki krótki odcinek będzie dzisiaj. Chciałem po prostu nagrać wam tutaj sprzedaż, bo plonów jeszcze nie było sprzedaży. Aby też było coś innego troszeczkę na kanale, niż tak jak to w ostatnim dniach bywa, że jest najczęściej albo odcinek ze żniw, albo teraz z siewów. Też wiem, że tak tego pewnie nie obejrzycie, ale... W ostatnim odcinku siałem na dwa zestawy, to były trzy wysiedlenia. Czyli można powiedzieć, że standard na tej serii. No ale po prostu nagram tę serię do końca, no bo wiadomo. To tak nieładnie troszeczkę wam zostawić w połowie serii. Znaczy nawet nie, co nawet połowy serii nie ma. Z początek serii. Nie wiem dlaczego tutaj te numerki mi znikają. Dlaczego mi te numerki znikły, czy to jest wina save'a? Albo jakiegoś modu, ale jak kliknę X i chcę teren kupić, no to... Dlaczego mi znam te numerki? No to widzę już numerki, ale to takie trochę dziwnie to wygląda. Coś przez coś musiał się zbugować, przez jakiś mod. Znaczy chyba mod, ale nie wiem czy to mod. A może po prostu save już jest tak mega stary. Bo ten save był założony pierwszego, czy tam drugiego dnia premiery praktycznie. Jeszcze dwa kursy będę miał z tym sorgiem, na szczęście jest blisko, więc... Wiedziałem, że mi wycapuje, więc przehamowałem.
Birazcık ama efendim şey diyeceğim. Şey, Star Wars 60 FPS falan sayıca. Zaten bir şey bu da var. Oh! Powiem, że trochę zarzuciło. Nie powiem, że nie, ale troszeczkę zarzuciło. Gdzie ten pociąg się zamawia? Dobra, nie będę tego na razie szukał. A tu jest, dobra, wykrzyknik, dobra, widzę. Tylko, że jak zamówię pociąg, to... Kurde. Właśnie nie mogę go teraz zamówić, bo... Jakbym go teraz zamówił, to bym już tutaj przy stole nie przejechał. Bo szlabany się zamykają wtedy, bo pociąg tak daleko podjeżdża, że szlabany się zamykają. Właśnie jak tam krowy. Żarcie nie macie. Tego wrzucę wam jedną... jedną kostkę siana. Na tej jednej kostce siana przeżyjecie. Muszę tego busierka zapalić. I niech jedzie po kolejną wodę, nie? No tak codziennie po tej niebel sobie dorzucał. A nie zaciągnij, bo ja na minusie. Tylko teraz pytanie, czy ja będę mógł pociąg wydać, jak jestem na minusie. Powinno się dać, ale... Wieta. Różnie to bywa, nie? W tym farmingu. No i dobra, leci na skup szybciutko. Że do 15.30 już będę po odcinku. Myślę, że nawet do 15.20. Więc to taki będzie 20-minutowy odcinek. Może nawet nie będzie 20 minut. Moje główne pytanie jest to, co robimy z tymi serkami. Taki był cel tego odcinka. No i po prostu przerwałem, tak. Więc pytanie ponawiam, co robimy z serkami, czy je zbieramy. Znaczy ja na pewno bym je zebrał, żeby kredyt spłacić. Nie będę tych serków wykorzystywał w takim sensie, że na pola albo na maszyny. No bo z maszyn chyba nie mam co kupować na razie. Dobra, podnoś to, ile mam jeszcze tam? A, ja teraz nie będę widział, bo to się zapomniałem, że to się tak przesypuje. Że... że tutaj nie ma takiej błoto 19, żeby dwie tabelki, w sensie były dwie wartości na subasach, jak jest na przykład, że pak był. To nie było tak z góry, ale tylko tak od lewej do prawej było. I tam było pokazane własnym silosie ile jest i ile na silosie ile na silosie kolejowym jest tak, danej oprawy. Mi się wydaje, że to było lepsze niż takie, co jest teraz rozwiązane, ale nie wiem, nie to oceniać. No dobra, mogę go wynająć. Więc dobrze. Pociąg jest niedaleko, 2,4 km psał, więc trzeba się streszczyć, żeby przez to parę przeskoczyć. No wiadomo, jak tam dojść twardo stanie, to wiadomo, nic się nie stanie. Miniaturkę też się pewnie jakąś czepnie.
Że to w sumie nad ranem jest sprzedane, ono w mięso, a nie w nocy. Fajnie, żeby było troszeczkę tego śniegu spadło. Bo też to zawsze troszeczkę lepiej wygląda. O! Legł w igieło. Nie, dobra, 15 to ostatnie i wszystko jest przetransportowane i teraz czekam na pociąg. Bo ile ma kilometrów? 7,5. Pociąg niedługo przejdzie, 7,5 km, 7,4. Dobra, no właśnie, nie zobaczę tak. Nie wiem, od której strony przyjedzie, serio. Więc jadę tego sobie 4,1. Do czwara zawieźć. O, 14 tygodni już ma prawie. Ja do tego dość raz zawieźć na gospodarstwo. I w tym czasie powinien pociąg dojechać. Ładnie jest to. Trochę mu wymusiłem, wiem. Nie musicie mi o tym mówić, że mu wymusiłem. No powiem o tym. Ale 90 trochę kasy da. $200,000 powinno dać. 200,000 kredytu nie będę. Już będę troszeczkę mniej wtedy OCT grało. A jest już pociąg. I tak, zdążyłem tylko na gospodarstwo dojechać. Dobra, Sorgo, a do drugiego? Nie wiem, czy się do drugiego. Kurde. A do tego ostatniego powinno się dać nasypać. Da się przecież, tylko G muszę kliknąć. Dobra, nasypane. Nie Sorgo. Owiec. Dobra, nasypuj ten owiec. I jedziemy, bo będzie kasiora. Dobra, 30 ton. Nie ma tragedii, jak mi takie dwa małe pole. No bo to jakieś wielkie też pole tego pociągu, że z początku save'a jeździ, to ma 45 godzin przejechane. Bo myślę, do tyle będę miał na save'ie. Sprzedaż pociągiem, sprzedaż pociągiem. Dobra, czyli tak jak mówiłem, 15:20 koniec odcinka. To jest 15:19, więc jeszcze mamy około minuty. Akurat spłacę ten kredyt i będzie wszystko elegancko. Za tą dróżką już będę mnie wywalić. Tak. No 217,500. No teraz do banku. A zanim do banku, to niech się woda leje. O! Czemu to klikłem? 15 minut będzie dalej. Gdzie jest kredyt? Tu jest kredyt. Mam 480,000, no to spłacamy 200. No to będzie... ile? 280. Te 14,000 na razie sobie zostawię. No wiadomo, jakieś tam dowody muszą być, żeby na tą zimę przebijanie było czasu. Później... nie, to jest na max, to jest na max naleziony. Moje pole są na max naleziony. No sam je nawoziłem przecież. Będzie to trochę jakoś lawo. Można by było w sumie dorzucić trochę tego nawozu, ale nie będę dorzucał. Na razie nie 100%, a tutaj tak po prostu krzywo stanąłem. Dlatego nie chciało stóp pokazać. O, ale tutaj będą stóp pokazać. No. Tu na tym polu jest na pewno stóp, bo tu było po sorgu. A teraz wszystkie pola rzepaka nie widać, ale... jeszcze wodę doleję szybko do próbek. I będziemy żegnać się z tego odcinka. Takie 15 minut odcinka to spoko.
Wiem, że na piątek trochę mało, na piątek, ale no... Po prostu chce się trochę... Ha, bo ja do beczki muszę strzelać. Ale po co mi do tamtej beczki? Ile by tu wciągnięta? Dobra, już pełno. 2000, 3000 to prawie wciągnie. Dobra, także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceńcie mój kanał, padajcie na kolejne filmy, trzymajcie się, cześć, na razie.